i Michał Porycki. 12 minut po godzinie 18, a to oznacza, że rozpoczynamy merytorycznie trzecią godzinę, w której mówić będziemy o Polakach, którzy coraz chętniej kupują broń palną. Mówimy oczywiście o tej legalnej broni palnej. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, liczba egzemplarzy broni w prywatnych rękach w ostatnich 5 latach wzrosła prawie o połowę, odkąd w 2011 roku znowelizowano ustawę o broni i amunicji. Przeciętnemu Kowalskiemu o wiele łatwiej zdobyć jest pozwolenie na broń sportową lub kolekcjonerską. O tym, jak bardzo uzbrojeni są dziś Polacy i co w praktyce może to oznaczać dla większości obywateli, sprawdziła Anna Zakrzewska. 588 tysięcy sztuk, tyle broni palnej do 2020 roku trafiło w ręce prywatnych osób w Polsce. Co ciekawe, przez ostatnie 5 lat liczba ta wzrosła o blisko połowę. Jakie warunki trzeba więc spełnić, by otrzymać pozwolenie na broń? Co do zasady, musi mieć ukończone 21 lat. Ponadto musi mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne, które będzie poświadczać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią. Ponadto taka osoba nie może również być osobą skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne. Mówi sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. O to, co może być powodem takiego nagłego wzrostu, pytam Andrzeja Idzikowskiego, byłego policjanta i instruktora strzelania. Kiedyś te kluby strzeleckie były mniej więcej tak jak kluby golfowe. Towarzystwo wzajemnej adoracji, że tam sami znajomi i tak dalej, natomiast nic z zewnątrz nie ma. W tej chwili przy dużej komercjalizacji tego środowiska, w sensie obiektów prywatnych, niezwiązanych z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, ten sport zaczął się rozwijać. I jak dodaje, nie jest to zaskakujące. To jest zupełnie naturalne zjawisko. To wiąże się też z tym, że pojawiła się na rynku duża ilość broni używanej. To w mojej ocenie też jest jakiś tam czynnik, który może w jakiś sposób wpływać na zwiększoną ilość tych posiadaczy, albo inaczej zakupionej broni. Ten wzrost ilości posiadanej broni to wcale się nie przekłada na ilość posiadaczy, tylko między innymi na tych posiadaczy, którzy mieli wolne promesy, czyli te dokumenty promesy zakupu broni, a zwlekali z tym zakupem z różnych względów, czasem finansowych. Mimo to, jak wskazują eksperci, jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem na świecie. Mamy w Polsce około 200 tysięcy legalnych posiadaczy broni palnej. W kraju, który, umówmy się, powiedzmy, ma 36 milionów mieszkańców. W rękach tych ludzi znajduje się około 600 tysięcy sztuk broni palnej. Nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi, mają 10,7 miliona mieszkańców, z czego mają 300 tysięcy posiadaczy broni palnej, w których rękach znajduje się około miliona sztuk broni. Mówi Tomasz Stępień, prezes Firearms United Network. Pierwszy grzech historyczny to są lata PRL-u, gdzie ze wszystkich możliwych publikatorów wmawiano ludziom, że broń palną to mają tylko przestępcy i milicja. Pod koniec zeszłego wieku i na początku tego byliśmy tak naprawdę krajem na dorobku. Ludzie nie mieli na to zbyt dużo czasu, nie było na to chęci. Obecnie, zgodnie z badaniami, które są prowadzone, zdecydowana większość Polaków uważa, że żyje w bezpiecznym kraju i w bezpiecznej okolicy i nie widzi specjalnie powodów do posiadania broni palnej. Teraz uwaga, w celu samoobrony. I jak podkreśla, na przestrzeni ostatnich lat do incydentów z legalną bronią palną dochodziło bardzo rzadko albo wcale, mimo że dostęp do tej czarnoprochowej może mieć każdy bez specjalnych zezwoleń. W związku z czym nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, kto taką broń posiada, ani wyśledzenia później w sposób prosty, kto, nie wiem, oddał strzał, czy dopuścił się przestępstwa. Mimo tego przestępczość nie występuje. Sztuk tej broni palnej, no powiedzmy, że jest 200 tysięcy, weźmy ten niższy próg. Przestępczości z tą bronią nie ma. Gangi nie wyżynają się przy pomocy broni czarnoprochowej, tylko robią to przy pomocy broni nielegalnej. W związku z czym te argumenty, że jak Polacy będą uzbrojeni, to będą się działy dantejskie sceny na ulicach, są po prostu wystane z palca. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, liczba egzemplarzy broni do celów ochrony osobistej niemal w ogóle się nie zwiększa. Anna Zakrzewska, Radio Nowy Świat. I tyle w raporcie dźwiękowym Anny Zakrzewskiej, a my oczywiście do tego tematu będziemy wracać. Po godzinie 18.30 naszym gościem będzie Andrzej Leszczyński, entuzjasta broni, ale przede wszystkim autor kanału Gun TV. Dlaczego Polacy kupują coraz więcej broni? Czy związane jest to po prostu z chęcią kolekcjonowania? Zwykłe zbieractwo broniowe? No i dlaczego tak dużym zainteresowaniem cieszy się także ta broń, do której pozwolenie nie jest potrzebne? I jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów
krajów, jeśli chodzi o statystykę, gdy liczymy broń w rękach prywatnych posiadaczy. Zastanawia się jeden z naszych patronów. Rozbrojony kraj to taki, którego armia nie ma broni, a nie taki, w którym przypadkowi przechodnie chodzą bez uzbrojenia. Czy zgadzają się Państwo z tą opinią? Zapraszam na Facebooku do rozmowy. Zapraszam do przesyłania komentarzy telefonicznie 224 280 280. No i wspomnijmy jeszcze, że te warunki, które trzeba spełnić, aby być legalnym posiadaczem broni, o których wspominaliśmy w materiale tuż po godzinie 18, to tylko część dosyć długiej drogi, którą trzeba przyznać, przechodzą wszyscy posiadacze broni w naszym kraju. Ci, którzy już są posiadaczami, a wśród naszych patronów są i tacy słuchacze, wiedzą bardzo dobrze, o czym mówię. 25,5 minuty po godzinie 18 jest wyjaśnienie. To oczywiście niezawodny Facebook i Państwa niezawodne komentarze służą do tego, żeby wyjaśnić czasem pewne zawiłości i pewne zagadki. Jak to się dzieje, że broń bez pozwolenia, ta czarnoprochowa, rozdzielnego ładowania jest tak popularna? No bo przecież na zwykłą gazówkę potrzebne jest pozwolenie, a taką bronią można odstraszyć nieświadomego bandytę albo psa. No i o tym wszystkim rozmawiamy dziś w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Do czego Polacy używają broni? Do zabawy przede wszystkim i do kolekcjonowania. To są te dwa cele, do których najczęściej sięgamy, kupując albo myśląc w przyszłości o zakupie broni. Przepytanie. Komentarze na Facebooku w sprawie tego, o czym dziś rozmawiamy w ostatniej godzinie popołudniowego programu, a przypomnę, rozmawiamy o rosnącej liczbie legalnie posiadanej broni w rękach polskich obywateli. Ponad 588 tysięcy sztuk broni palnej pod koniec ubiegłego roku według danych Komendy Głównej Policji i co ciekawe, od 2015 roku liczba ta wzrosła o połowę. Mówimy oczywiście o broni legalnej, bo tych nielegalnych egzemplarzy właściwie chyba nikt nie jest w stanie policzyć, choć być może spróbujemy to już za moment ustalić w rozmowie z moim gościem. Do tego jest jeszcze broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz jej repliki, czyli tak zwana broń czarnoprochowa, o której też wspominaliśmy, na posiadanie której pozwolenie nie jest wymagane. Razem z nami Andrzej Leszczyński, miłośnik broni, dziennikarz, autor kanału Gun TV. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Zacznijmy od, jak to się zwykło w Polsce mawiać, broni ostrej, na którą pozwolenie jest wymagane. Tylko w ubiegłym roku osoby z pozwoleniem kupiły prawie 36,5 tysiąca sztuk broni. Dlaczego Polacy tak chętnie kupują broń w ostatnim roku i przez ostatnie 5 lat? Nawet powiedziałbym więcej, że przez ostatnich 10, bo od 2011 roku, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, zmieniła się delikatnie ustawa o broni i amunicji i po prostu został wprowadzony tak zwany jasny katalog przesłanek, czyli co musisz zrobić i kim musisz być, żeby takie pozwolenie na broń otrzymać. I jeśli te warunki spełniasz, no to właściwie z automatu takie pozwolenie otrzymujesz. Różni się to od tego, co było wcześniej, tak zwaną uznaniowością, czyli ta uznaniowość w przypadku pozwoleń czy to sportowych, czy kolekcjonerskich, czy łowieckich została zniesiona. Jeśli spełniasz warunki, to pozwolenie dostaniesz. Śmiem twierdzić, że jest to dzisiaj prostsze i w podobnych kosztach niż zrobienie prawa jazdy tak naprawdę. Nie jest to wielka droga przez mękę, nie są to gigantyczne koszty i właściwie każdy obywatel, który ukończył 18 lat i spełnia te określone warunki, takie pozwolenie może dostać. A co do roku zeszłego, o którym wspomniałeś na początku, no to podobne zjawisko obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. To jest troszeczkę inny rynek niż nasz oczywiście, ale nie tak bardzo różny. No i tam było to motywowane oczywiście sytuacją pandemiczną, czyli pierwszymi miesiącami 2020 roku, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, z czym mamy do czynienia, czy to jest jakaś apokalipsa zombie, co się będzie działo tak naprawdę, czy rynki światowe, dostawy żywności i innych rzeczy nie padną. No i taka była właśnie kupowanie na zapas reakcja. Tak, troszkę takie kupowanie na zapas, zarówno amunicji,
amunicji, jak i broni palnej. Wiem od znajomych, zaprzyjaźnionych osób, które prowadzą sklepy z bronią w Polsce, że w tej chwili praktycznie już nawet się chyba nie reklamują nigdzie, bo co się coś pojawi, jakaś kolejna dostawa, to wszystko znika. No i wyjaśnijmy tutaj, że w Polsce pozwolenie na broń wydawane jest do konkretnego celu, o czym już przed momentem wspomniał także nasz gość. Najwięcej broni przybyło w ubiegłym roku do celów sportowych, prawie 14 tysięcy, i kolekcjonerskich, prawie 15 tysięcy. Pani Zofia na Facebooku zastanawia się, jaki udział we wzroście liczby broni miało łowiectwo. Tu akurat nie było aż tak dużo, bo zdaje się około 8 tysięcy, z tego co pamiętam, te statystyki. Natomiast praktycznie bez zmian pozostaje liczba sztuk broni do ochrony osobistej. I tu pytanie, dlaczego? Przecież broń, jak sama nazwa wskazuje, jest do obrony. No i to świetnie, że o tym wspomniałeś. Mamy chyba językowo najszczęśliwszą na świecie nazwę tego przedmiotu, który nie jest zabijakiem, nie jest destruktorem, tylko właśnie urządzeniem do obrony, a tak super fachowo patrząc na ustawę o broni amunicji, to jest urządzenie służące do wystrzeliwania pocisków na odległość za pomocą gazów miotających. Taka jest definicja. Ją trzeba znać, kiedy się zdaje właśnie egzamin na patent strzelecki przy pozwoleniu na broń do celów sportowych. Dlaczego natomiast ta broń do ochrony osobistej, ta kategoria pozwolenia jest tak trudna do zdobycia, bo wspomniałem na początku o tym, że w 2011 roku znieśliśmy uznaniowość policji w wydawaniu, czyli damy ci albo ci nie damy. Dlaczego? Bo tak, tylko mamy jasny katalog przesłanek, a właśnie pozwolenie do celów ochrony osobistej jest tym ostatnim, totalnie uznaniowym. No i w środowisku strzeleckim tak się mówi, że jak cię napadną 4 razy, oderwą ci nogę i połamią ręce, to może w końcu będą to przesłanki do tego, żebyś to pozwolenie do ochrony osobistej otrzymał. To jest troszeczkę taki relikt jeszcze przeszłości, tak mi się wydaje, mimo że już jak gdyby urządzenie, które trzymasz w ręku, na przykład pistolet, czy ono jest na pozwolenie do celów sportowych, czy do ochrony osobistej, czy łowieckie, czy kolekcjonerskie, to jest dokładnie ten sam pistolet, na przykład Glock, który ma policja, wojsko. Ono się niczym nie różni, to nie są jakieś złagodzone tam do sportu pociski na śród albo coś takiego. To jest normalna broń palna. I jeszcze zdaje się, że po prostu pokutuje troszeczkę takie myślenie, że no niby już ta broń jest dostępna dla wszystkich, którzy spełniają warunki, ale jeszcze sytuacja obrony koniecznej, bo tu mówimy o ochronie osobistej, jest na tyle egzotyczna może dla ustawodawcy, że on się niesłusznie oczywiście boi tak na szeroką skalę to dać ludziom. Natomiast trzeba powiedzieć, że paradoks tej sytuacji polega na tym, że sytuacja obrony koniecznej, w której ktoś ciebie napada, to jest sytuacja, w której możesz się bronić czymkolwiek, co masz pod ręką. To może być długopis, nóż, widelec, noga od stołu, sztacheta. Nie musi to być broń palna. Sytuacja obrony koniecznej, jakby jej główny problem, którego się ludzie boją, to jest zranienie napastnika, że jak tego napastnika naszego zranimy, co oczywiście też jest w przeciętnym rozumieniu, w przeciętnej logice takie troszkę absurdalne, bo co nas to interesuje, jak nas ktoś atakuje i nastaje na nasze życie, to ona jakby definiuje tą obronę konieczną. No i stąd jakby jeszcze, mając to z tyłu głowy, ustawodawca mówi sobie, no jak dam wszystkim to pozwolenie do ochrony osobistej, no to będą takie przypadki obrony koniecznej częstsze. No dobrze, to przepraszam, ale to porozmawiajmy może o tym, a co będzie, jeśli, jak się może zakończyć użycie do obrony broni, która została zakupiona dzięki pozwoleniu wydanemu do innego celu niż ochrona osobista. Na przykład do sportu, prawda? Tak. No więc to właśnie definiuje ustawa i inny przepis, który mówi o tym, że bronić możesz się czymkolwiek. Więc nie będziesz miał żadnych kłopotów z tego tytułu, że broniłeś się akurat bronią, czy to kolekcjonerską, czy do ochrony osobistej. Tutaj, jak zwykle, w tej sytuacji problemem jest zupełnie co innego, że jeżeli na przykład nie było monitoringu, jesteś ty i napastnik, którego na przykład postrzeliłeś niechcący, znaczy chcący, niechcący, to oczywiście wyjdzie potem w toku śledztwa, to jesteś jedyną osobą, która wie, jak było naprawdę. Nie wie tego prokurator, nie wie tego policjant, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie wie tego sędzia. I oczywiście w tej sytuacji zakładamy, że racja była po twojej stronie, byłeś napadnięty, ale dopóki tej prawdy my nie wyświetlimy w toku postępowania, no to niestety, i tutaj jest największy jakby ból wszystkich, którzy o tym mówią,
może nie tyle jesteś podejrzanym, co jest ci stawiany ten słynny zarzut, że dokonałeś takiego czynu zabronionego, mimo że się broniłeś i racja jest po twojej stronie. Ale to jest jak gdyby struktura tej sytuacji definiuje właśnie tenże problem. Tylko ty wiesz, jak było tak naprawdę. No i niestety tutaj trzeba wyświetlić prawdę, jak to się fajnie nazywa w języku prawniczym. No i w 98% przypadków, kiedy ten zarzut, oczywiście trochę ze strachu prokuratora, jest ci stawiany z automatu, że to ty popełniłeś przestępstwo, w 98% przypadków jest on oddalany. Tak, to może być na przykład zarzut usiłowania zabójstwa. Wróćmy do tej rozmowy już za chwilę, po krótkiej muzycznej przerwie. Przypomnę, w studiu kanału Gun TV jest Andrzej Leszczyński, dziennikarz, miłośnik broni. Za chwilę wrócimy, żeby porozmawiać o tym, że liczba pozwoleń na broń to nie jest liczba posiadaczy. I dlaczego? Miłośnik broni, dziennikarz, autor kanału Gun TV, Andrzej Leszczyński, cały czas razem z nami. Porozmawiamy teraz o 235 tysiącach pozwoleń na broń, których liczbę podaje Komenda Główna. To liczba pod koniec ubiegłego roku znana policjantom, ale to nie jest liczba posiadaczy broni. I z czego to wynika? To wynika z tego, że na każde z tych pozwoleń, o których mówiłeś wcześniej, można mieć kilka sztuk broni. Ja na przykład mam ich na pozwoleniu tych okienek, że tak powiem, 14 i teoretycznie, znaczy praktycznie, jeśli miałbym na to środki, mogę sobie kupić 14 sztuk różnego rodzaju broni. Tak, ale 235 tysięcy pozwoleń to nie jest 235 tysięcy osób, które mają pozwolenie. To jest 235 tysięcy osób, no bo jest jedna osoba, jedno pozwolenie. Natomiast pytasz o co innego. A jeśli ktoś chciałby mieć dwa pozwolenia do celów sportowych i kolekcjonerskich, to już jedna osoba, dwa pozwolenia. Tak, ale to się liczy jak gdyby prawdopodobnie, trzeba by było sprawdzić, czy w tej statystyce właśnie się to mieści tak, że tych osób mających kilka jest sporo pozwoleń, natomiast pewnie 250 tysięcy, 200, 250 tysięcy to jest pewnie liczba ludzi, którzy mają sumę różnych pozwoleń. Na każde można mieć kilka sztuk, ale pewnie pytasz także o w ogóle ilość broni, czyli mówimy tutaj też o broni bezpozwoleniowej, czyli czarnym prochu. Tak, właśnie, porozmawiamy o broni, na którą w myśl ustawy o broni i amunicji nie trzeba mieć pozwolenia, bo ta lista w ogóle broni, na którą pozwolenia mieć nie trzeba, jest w artykule 11 dosyć długa. Tam czytamy m.in. o broni palnej pozbawionej cech użytkowych, o broni pneumatycznej, o broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm, ale także o broni rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem, a także o jej replikach. Mówi się często w tym przypadku broni czarnoprochowej. Ile tych egzemplarzy może być? Czy ktoś to szacuje? Szacuje się, że to jest mniej więcej około 100 tysięcy posiadaczy takiej broni, a sztuk takiej broni jest od 200 do 400 tysięcy nawet na polskim rynku. To są szacunki. To jest broń sprzedawana w sklepach z bronią także palną, ale są też sklepy sprzedające broń czarnoprochową. Wystarczy dowód osobisty tak naprawdę. A żeby tak uzmysłowić słuchaczom, jaka to jest ta broń, no to są na przykład te słynne z wojny secesyjnej muszkiety, czyli to jest broń czarnoprochowa, inaczej tak zwana broń od przodowego ładowania. W broni współczesnej wkładamy naboje do magazynka i strzelamy. Broń czarnoprochowa to taka broń, do której się wkłada najpierw, wsypuje się proch, potem tak zwaną od strony lufy przybitkę i słynne sceny właśnie z wojny secesyjnej, jak takimi długimi przybijakami, panowie w karabinach przybijają ten proch, potem wrzucają kulę, no i jeszcze na koniec przytrzymują kulę. Kulę, tak. Czyli to też pocisk, są urządzenia, pociski do strzelania. Czy to są urządzenia, z których można korzystać wyłącznie na strzelnicy? Tak, natomiast to jest, trzeba powiedzieć, taki właśnie ten paradoks, o którym powiedzieliśmy wcześniej, czyli to jest broń bez pozwolenia, a to jest taka sama w kategoriach jak gdyby jej siły rażenia, broń tak samo niebezpieczna. Znaczy broń nie jest niebezpieczna, broń jest niebezpieczna w rękach niewłaściwych ludzi. Natomiast ma tą samą siłę rażenia, niejednokrotnie nawet większą, jeśli to mówimy o karabinach dużego kalibru, jak klasyczna, współczesna broń palna, ładowana już przy pomocy nie od przodowo do lufy, tylko właśnie do magazynka. Czy ktoś podjął się kiedykolwiek z kolei próby oszacowania liczby nielegalnie posiadanej broni w Polsce, w rękach prywatnych?
To są tylko i wyłącznie tak naprawdę domysły, nie ma takich gdzieś... No nie ma spisu na pewno, tak. Tak, no, spisu, który, tak. Mówisz na pewno o czymś takim, że na przykład ktoś gdzieś albo znalazł w lesie jakąś broń powstańczą, jakiś zardzewiały stary karabin, albo gdzieś na strychu odziedziczył po dziadku, czy no ona jest oczywiście w takich sztywnych ramach prawnych uznana byłaby za broń nielegalną i no i taka osoba byłaby niejako przestępcą, pewnie takiej broni trochę jest na rynku, natomiast to są na rynku. Może nie na rynku, tylko wśród ludzi gdzieś, którzy właśnie takie egzemplarze odziedziczyli. Natomiast to są na ogół już rzeczy, które są bardzo stare, często przechowywane w warunkach wilgoci, pewnie niesprawne, więc to nie jest coś, o czym należałoby moim zdaniem mówić w kategoriach, że tutaj się za tym kryje. Ale jednak, gdy przestępcy chwytają za broń, to najczęściej chwytają za tą współczesną broń palną, nielegalną, i te egzemplarze, no, z tego, tak, co słyszymy, są sprawne. Tak, i to nie jest, to powiedzmy to głośno i wyraźnie, bo na to są statystyki, w Polsce nie są popełniane żadne przestępstwa z legalnie posiadanej broni. Zawsze to jest broń legalna, czy to są gdzieś na świecie ataki terrorystyczne, to jest najczęściej broń przemycana z Bałkanów po wojnach lat 90., które się tam miały miejsce, więc ja zawsze przywołuję, jakby finiszując, przywołuję takiego fajnego mema, którego ktoś wyprodukował kiedyś w internecie. O czym świadczy moje pozwolenie na broń? Moje i każdego użytkownika, że, bo takie są między innymi kategorie, zostałem sprawdzony przez policję, nie byłem karany sądownie, jestem zdrowy psychicznie, nie nadużywam alkoholu, nie zażywam narkotyków, nie jestem zagrożeniem dla siebie ani innych, zostałem przeszkolony w posługiwaniu się bronią. To zwłaszcza dotyczy pozwolenia na broń do celów sportowych. Czy wiesz tyle o swoich pracownikach, znajomych, sąsiadach, klientach? Ja oczywiście troszkę z przymrużeniem oka to cytuję, że ten posiadacz broni tak się krystalicznie, że tak powiem, rysuje, ale troszkę tak jest. Tak głęboko i daleko jest sprawdzany potencjalny posiadacz broni, że rzeczywiście to są ludzie, no, nazwijmy to, o nieposzlakowanej opinii. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za to spotkanie. Andrzej Leszczyński, dziennikarz, autor kanału Gun TV, był razem z nami w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Dziękujemy serdecznie za wszystkie informacje. Do usłyszenia oczywiście, a Państwu przypominamy o tym, od czego zaczęliśmy. Według danych Komendy Głównej Policji pod koniec ubiegłego roku w Polsce w rękach prywatnych było ponad 588 tysięcy sztuk broni palnej. Ta liczba w ciągu ostatnich 5-6 lat wzrosła prawie o połowę.